最后最后Ogólnie występ pozytywny, bo jesteśmy na mecie, czyli to, co się liczy najbardziej. Troszkę szkoda, no bo złapaliśmy kapcia, którego musieliśmy zrobić na odcinku, co spowodowało dużą stratę, więc jak gdyby wyniku sportowego jako takiego nie ma. Ale biorąc pod uwagę przerwę, że pierwszy start był w Rzeszowie, tutaj drugi po bardzo długim niejeżdżeniu przez nas, no to zaczynam jechać jakimś w miarę logicznym tempem i ci, co są przed nami, powoli zaczynają się obracać do tyłu. A to już jest pozytywne. Mam nadzieję, że uda się pojechać Dolnośląski i tam już pojedziemy takim normalnym, równym tempem i może się obędzie bez przygód. Fajnie, że auto wytrzymało. Pogoda może nie była idealna, ale też nie było katastrofy. Mogło być jeszcze gorzej z loterią oponową. Także jesteśmy zadowoleni, jest fajnie i bardzo się cieszymy, że dojechaliśmy aż tutaj. Numer 70, Maciej Nawski i Katarzyna Pytel-Majkowska. Piąte miejsce w klasie HR4. Maciej Nawski i Katarzyna Pytel-Majkowska. Piąte miejsce w HR4. Nasza zawodniczka tutaj na nic się podpowiada. I piąta załoga HR4.